Jesteśmy nad Odrą, w strategicznym miejscu, nad starożytną rzeką Polaków. Mówi się o niej Gotalum, Gota. To cytat ze znanego youtubera, Paweł Szydłowski, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, że znamy jego filmy. A więc nad tą rzeką, co trzeba powiedzieć we Wrocławiu, że odbyła się w starożytności największa bitwa w tysiącleciu na początku, konkretnie 1109 roku, przeciwko Polaków, przeciwko Niemcom. O co chodziło? Bolesław Krzywousty, ówczesny król Polski, został, znaczy przeciwko niemu został zawiązany spisek niemiecki, tu jak oni się nazywali, no nazwijmy ich buntownicy Nemroda. Osoba o nazwisku Henryk, piąty bodajże, który też nie wiemy dokładnie jaki był. Kronikarze Kadłubek głównie piszą, tłumaczeni są w ten sposób, że to Niemcy. Zbuntował przeciwko bratu, młodszego brata, Zbyszek miał na imię, Zbyszko prawdopodobnie. A żeby tego na tron wsadzić, kolaboranta Niemców, przeciwko królowi Polski, Bolesławowi Krzywoustemu. I już wtedy te czarne orły niemieckie najeżdżały na Polskę, na białego polskiego orła. Dlaczego nawiązuję do tych orłów? Ano dlatego, że z poprzednich filmów Państwo się dowiadujecie, że w 1990 zmieniono podstępnie herb powiatu Wrocław na czarnego orła, herb całego województwa dolnośląskiego na tegoż czarnego orła i z panem Mariuszem Szczytyńskim byliśmy w Mauzoleum Piastów, ażeby stwierdzić, że niestety ten czarny orzeł pobrany z tarczy Henryka VI, który jedyny jako jedyny piast tam leży w sarkofagu na samym środku tego mauzoleum, ma uwiarygadniać tą historię. Ten orzeł był z bazaltu brązowego, a więc pomalowany na czarno daje wzorzec właśnie tym czarnym orłom, których my tutaj Polacy na Dolnym Śląsku nie chcemy. Są to orły krzyżackie i no nie da się prawie, że opisać, jak niektóre osoby związane z tym środowiskiem sejmikowym tego nie zauważają, że ten czarny orzeł jest krzyżacki. Teraz nawiążę jeszcze z powrotem do, wróćmy do roku 1109, kiedy bitwa na Wsim Polu się odbyła, a więc król polski Bolesław Krzywousty, charakterystyczna postać z takim hełmem ze szpicem, wygrał oczywiście tą bitwę. To była bardzo krwawa bitwa. Zginęło praktycznie, no to się mówi w wojskowym języku, zagłada tych najeźdźców niemieckich z sabotażystą. To była kolejna krucjata. Tak, tak, niestety do tego też nawiążemy za chwilę, jak te krucjaty tutaj ten Dolny Śląsk chrystianizowały. A więc w tej bitwie strona nemrodyczna przegrała z Kretesem. Można to porównać do takiej klęski, jaką odniosła w 1945, obchodzić będziemy 8 maja 71. rocznicę. A więc uważam, że mieli prawo Polacy na ziemiach odzyskanych spod zaboru pruskiego, czyli niemieckiego zaboru, świętować po wojnie w 46 czy 50 latach odzyskanie ziem polskich dla Polski. I stworzono tutaj wiele wystaw i wiele takich eventów, dzisiejszym językiem obcym można powiedzieć, służącym przekazaniu, uświadamianiu społeczeństwa polskiego, że te ziemie wokół Wrocławia, cały Dolny Śląsk są rdzennymi ziemiami polskimi, na które Niemcy niestety najeżdżali przez
no, tysiąclecia, można powiedzieć. I zaginął, nomen omen, piękny olejny obraz, bitwa na Psim Polu. Jak on zaginął? I w poprzednim filmie, który umieściliśmy przed tą serią 11, to jest film Hybrydy 1990 do 2020, kiedy oni chcą tutaj do Polonia zrobić na gruzach państwa polskiego, czyli kolejny zabór nam szykują już ostatecznie. Pod tym filmem umieściłam link do strony oficjalnej, państwowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w którym niestety historycy pokroju Bronisława Komorowskiego, bo wiecie Państwo, mieliśmy całą serię szczytowych polityków, magistrów historii, to Schetyna z Wrocławia, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Bartłomiej Sienkiewicz, który był swojego czasu ministrem o zgrozo spraw wewnętrznych. A więc tacy historycy, tak wykształceni historycy na takich to uniwersytetach dziwnych, nemrodycznych, zakłamują dalej historię za państwowe pieniądze, na państwowych stronach, które sami sobie Państwo zobaczycie, jak to niestety wygląda, lansują tego czarnego orła. I w ogóle wprowadzenie tych herbów, zamiana Wrocławiowi w 1990 roku herbu, herbu, który już był kompromisem od 1947 roku, biało-czarny orzeł, czyli pół pola była biały orzeł na czerwonym tle, a drugie pół czarnego orła. Był to tak właściwie kompromis pewien, że nie był w całości ten biały orzeł, ale taka falsyfikacja i taka wymiana herbu w 1990, tu się powtórzę, całego powiatu wrocławskiego na czarnego orła i całego województwa dolnośląskiego na czarnego orła, to się idzie do dalej. Na przykład niedawno w Trzebnicy, powiat trzebnicki, także ustanowił herb, ten powiat nie miał herbu, czarnego orła z na dodatek czarnymi tłem na dole z liliami białymi. To są krzyżackie symbole. Tu nie mamy wątpliwości, że to jest jakaś loża masońska, nemrodyczna, która steruje tymi herbami i tymi... Całą herbownią. Tak, całą herbownią. Całą herbownią, tak. Bo takich przykładów można dawać więcej, gdzie zmieniono jeszcze herby. Na przykład w Sobótce zamieniono herb, który był w PRL-u. To już w tym stuleciu wymieniono niedźwiedzia tego ślężańskiego na jakiegoś świętego kościoła. I powróćmy, czyli bitwę omówiliśmy na Psim Polu, mało o niej wiemy, będziemy ten temat kontynuować, bo przypuszczamy, że użyto Niemcy w tym oblężeniu Wrocławia, czyli fortelu. W 1945 roku, bo tutaj akurat mamy okazję powiedzieć, bo tak sprawa wyszła po drodze. Tutaj na Psim Polu, w sumie za naszymi plecami, to tam właśnie w tamtym kierunku jest Psie Pole. I co to jest ciekawostka? No, pytanie zawsze mnie ciekawiło, że na raptem tutaj parę kilometrów Rosjanie nie mogli, Armia Radziecka nie mogła sobie poradzić. Właśnie z tym Psim Polem, w sumie doszli, nawet nie doszli do Odry, nawet do brzegu Odry nie doszli. W ciągu, ile to jest, od 13 lutego, 13 prawie 3 miesiące, prawie, niecałe nawet. W ciągu 3 miesięcy oni sobie tutaj nie poradzili, mimo ustawicznych szturmów, oni sobie nie poradzili, po prostu od północy po prostu zajęli, owszem, jakiś tam dość znaczny teren, powiedzmy, jak patrzymy na mapę, ale co tutaj najprawdopodobniej się stało? Tutaj są takie zawory specjalne,
gdzie można przekierować rzekę do polderu. Ten polder to jest kanał Ulki, tak? Tak. Są mnóstwo takich konstrukcji, ponieważ Odra tutaj się na Pradolinie rozgałęzia i Wrocław był kiedyś zwany Wenecją Północy, dlatego, że jest bardzo dużo wysp. Między innymi my stoimy w tej chwili na wyspie, za nami jest wyspa, bo w samym Wrocławiu wpada do Odry aż 5 rzek, 5 dopływów z różnych stron i jest bardzo dużo kanałów regulujących tą wodę. A więc jeden z nich nazywa się kanałem Ulgi. Tak. I można było to po prostu te wszystkie atakujące wojska w którymś momencie po prostu wziąć i zalać. No niech to będzie pół metra, no już wiadomo, ciężki sprzęt nie przejdzie. A więc tak podejrzewam, że właśnie taki numer zrobiono tutaj i dlatego właśnie to tak to oblężenie trwało. Oczywiście to było oblężenie ze wszystkich stron, nie? Ale tam, gdzie była gęsta zabudowa od południa, no to tam było jeszcze gorzej, ponieważ tam były też otwarte tereny, gdzie po prostu można sobie, gdzie trzeba było ten teren w jakiś sposób przejść, przejechać czołgiem i tak dalej, a więc było takie zwane swobodny strzał. Ale można sobie wyobrazić, że ciężka armia szerokim frontem szła na Berlin, czyli szła po północnej stronie Odry, nie przechodząc przez nią, jeśli nie było takiej potrzeby. I skąd to przypuszczenie między innymi? Bo w 1997 roku była ogromna powódź we Wrocławiu i zalała Wrocław. Dlaczego? Właśnie dlatego, że ówczesna ekipa na czele miasta stał wtedy nomen omen Zdrojewski, który właśnie tak, nie wiemy pamiętam dokładnie jak się nazywa, nie puścił tej wody kanałem Ulgi. O co oczywiście mieszkańcy Wrocławia bardzo prosili, żeby to zrobić, dlatego że wtedy woda prawdopodobnie nie zalałaby miasta. Ja na przykład byłam ofiarą tej powodzi i woda przetoczyła się, no mój dom był pod wodą i te dzielnice ze wschodu zostały zalane, woda wpuszczona została przez ulicę Trauguta do centrum miasta i zalała archiwum państwowe, archiwum miasta. Po co? Po co? Zadajemy takie pytanie. Czy w 1997 roku ktoś miał wielki interes w tym, żeby zalać to archiwum i teraz, kiedy ktoś by chciał jakieś dokumenty z tego archiwum, nie ma, odpowiada się, prawda, nie ma, zginęły, jak również ten obraz na przykład. Cóż to znaczy, jeżeli Muzeum Narodowe twierdzi, że obraz zaginął? Bitwy pod Psim Polem, na Psim Polu. A ten obraz był jeszcze za komuny? Nawet kopii nie ma. Nawet czy on nie był za komuny, ten tak, obraz? Tak. Aha, czyli był za komuny. No był. A nie piszą, kiedy dokładnie zaginął. To aha, jest po prostu skandal, żeby zaginął obraz olejny. No, kiedy no dobra, zmieniano, zmieniane są herby miast, herb całego województwa i powiatu najważniejszego, wrocławskiego powiatu, który sięga do Sobótki. Mam jeszcze pytanie. Dobra, zaginął. Czy już powiedzmy w okresie tak zwanej demokracji on się jakoś pojawiał? No właśnie enigmatyczne są te informacje. To jest sprawa rozwojowa. Będziemy poszukiwać tego obrazu, a przynajmniej kopii, bo to był kolorowy, olejny obraz, a na stronach Muzeum Narodowego we Wrocławiu znajdujemy takie informacje, że zachowały się tylko szkice i są przechowywane nie w Muzeum Narodowym, tylko w miejskim muzeum. Jakieś nie wiadomo jakie szkice właśnie i gdzie one są przechowywane. Znowu gdzieś w piwnicach, czego są niewystawiane. I w Lesznie, proszę Państwa, także nie wiadomo. I to są czarno-białe szkice i świadczą o tym, że to był bardzo piękny majstersztuk dosłownie. No oczywiście nie porównać to w sposób z panoramą racławicką, z tym wielkim olejnym, z tą rotundą powstania kościuszkowskiego, ale no brak takiego arcydzieła w świadomości historycznej Polaków jest
prawdopodobnie celowe. I czyli spalone, nie, zalane archiwum we Wrocławiu w 1997, w jakim celu? I teraz krótko nawiążmy do spalonego archiwum państwowego w Warszawie w 1944, podczas powstania warszawskiego. No właśnie tutaj. Właśnie, powstanie warszawskie, jak widzę, jest kontrowersyjne. Niektórzy zamknęli temat, ale widzimy, że ta kontrowersja tutaj, znaczy to jest tak, cel tego powstania, to widać, że tutaj były dwa cele i to nie były akurat polskie cele. Jeden cel, zlikwidowanie po prostu tego kierownictwa podziemnego narodowego Polaków, rozpędzenie ludności na wszystkie cztery wiatry, ale przede wszystkim usunięcie właśnie wartości historycznej. Jest takie przysłowie. Kto ma władzę nad historią, ten ma władzę nad teraźniejszością, a ten, który ma władzę nad teraźniejszością, to ma władzę nad przyszłością. A więc tutaj wgryza się temat właśnie usunięcia przy okazji powstania. Właśnie, o, to jest dobre słowo. Przy okazji. To nie tak. Było przy okazji, to było... Po to była ta okazja. Bo teraz można na przykład Polakom wmawiać, macie jakieś dokumenty, macie jakieś dowody na coś, co się działo. Nie mamy map, proszę Państwa, musimy korzystać z map zagranicznych, czy kronik zagranicznych, bo nie mamy polskich, bo zniszczono przez wieki, palono źródła i teraz nam, no, wręcz śmieszny wydaje się taki argument, a macie na to dowody. Tak, to jest często. To się tak. Pierw spalono, poniszczono. A książkę jakąś opublikowaliście na przykład? Pierw tak, niszczono artefakty, fałszowano, palono te archiwa, a później macie na to dowody? To jest piękne pytanie. Macie na co dowody? To jest rewelacyjne pytanie, że ktoś pyta, to już wiadomo, że ten, który zadał to pytanie, on doskonale wie, o co chodzi. Także ten film to nie jest jakieś tam odkrycie Ameryki, tylko po prostu to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. A macie na to dowody? No tak, jak ci spalili, niszczyli, wieszali, mordowali i tak dalej. No, wszystkie historie zacierali. To jeszcze sprawa wyjdzie tam jednego filmu, ale to zaraz zrobimy następny. Przede wszystkim starożytność. Zniszczono w Polakach świadomość starożytnej naszej historii, bo Polacy nie budowali z kamienia, tylko z drewna, więc łatwo było to wszystko spalić. Nie do końca. No, nie do końca. Nie do końca, ponieważ fundamenty się znalazły. O, tutaj wiecie, co nam dron lata. Tak. Dron nam tutaj lata. Z pewnością przypadek. Przypadek. Dron tutaj nam lata. Nie wierzymy. Nie wierzymy. Ale mniejsza o to. Słuchajcie, co chcemy powiedzieć? Przy śmietniku tym razem nie stanęliśmy z butelkami. Tak, z butelkami nie, ale co jest ciekawe właśnie w tym układzie, co chcemy tutaj powiedzieć, bo zaraz się tu zbiłem z tego stołku, ale dobra, zaraz dojdę do tego. Powstanie styczniowe jeszcze. No, tak, ale to na razie zostawmy z tymi fundamentami. No, to jest bardzo dobrze, że powiedzieć, to będzie następny film właśnie o tych fundamentach, ale już wiecie co, z tymi fundamentami starożytnymi w Polsce świadczymy o gigantycznej, potężnej stolicy, która jest w Polsce, istnieje do dzisiaj, a w okresie międzywojennym i w czasie zaborów była cisza. Mnie wręcz poproszono, żeby zrobić na ten temat film. Ale dobra, nie uprzedzam faktu. Tyle. Dziękujemy. Dziękujemy. Na razie.